Moi drodzy, witam Was na naszym pierwszym klubowym vlogu, w którym przedstawię historię naszego klubu, klubu Bastion. Dzisiaj stoicie w długiej kolejce do recepcji, klub jest pełen ludzi, tętni w nim życie, ale pewnie nie wiecie, że historia naszego klubu rozpoczyna się 20 lat temu, a od 4-5 osób, które dojeżdżały na treningi na pace samochodu dostawczego. Jeżeli jesteście ciekawi, jak to wszystko wyglądało, to zapraszam Was w tą podróż w czasie. Będzie dużo gadania, dużo dat, historia jest długa, ale nie martwcie się, bo następne vlogi już będą dużo ciekawsze i dużo krótsze. Chciałbym wspomnieć o kilku ważnych osobach, które miały bardzo duży wpływ na rozwój naszego klubu. I z góry przepraszam, jeżeli pominę pewne osoby, które zasługują na to, żeby o nich opowiedzieć dwa słowa, ale akurat nie znajdą się na tej liście. Nasza historia rozpoczyna się w 2003 roku. Ja wtedy jestem zawodnikiem klubu Lotos Jabłonna. Moim trenerem jest mój przyjaciel Tomasz Szczepaniuk. W tamtym czasie klub Lotos był marką samą w sobie. Miał wielu świetnych zawodników. Odnosiliśmy sukcesy na arenie ogólnopolskiej, nawet międzynarodowej. Ta renoma o klubie dotarła do Mariana Kościelniaka, który wtedy był wicedyrektorem Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Pan Marian chciał rozszerzyć działalność Nosiru, stworzyć więcej sekcji, tak żeby tam działo się trochę więcej. I w 2003 roku razem z trenerem Tomkiem pojechaliśmy na spotkanie z panem Marianem i omawialiśmy możliwości utworzenia sekcji taekwondo w Nowym Dworze Mazowieckim. Pierwsze osoby, które rozpoczęły treningi w tej sekcji, to byli moi koledzy ze szkoły, z technikum geodezyjnego. Część ludzi, która tam dojeżdżała do szkoły, była również z Nowego Dworu Mazowieckiego i to właśnie ci ludzie byli pierwszymi osobami, które pojawiły się na zajęciach nowo powstającej sekcji. Ja wtedy przemieszczałem się takim samochodem dostawczym, coś jak Polestar Truck, więc dwa miejsca z przodu, paka z tyłu. I wyglądało to tak, że jechałem na trening po drodze, zabierając moich kolegów, podjeżdżaliśmy pod czyjeś podwórko, wskakiwał na pakę i jechaliśmy dalej aż do Nowego Dworu, oczywiście zabierając kolejnych następnych kolegów. Część osób już się tam dowiadywała, że taka sekcja istnieje i też pojawiały się osoby z innych stron. Niestety z tamtego okresu nie zachowały się żadne materiały, ani nagrania, ani zdjęcia. Natomiast mogę Wam pokazać to zdjęcie. To są osoby, które były zalążkiem sekcji taekwondo. Rafał Grabowski, bardzo utalentowany człowiek, który przez wiele, wiele lat trenował pod moim okiem. Dotarł do stopnia czerwonego pasa. I ciekawostką jest to, że to zdjęcie zostało wykonane w restauracji Champion podczas pierwszego KSW. To było w lutym 2004 roku. Ok, ale cofnijmy się jeszcze do 2003 roku, ponieważ we wrześniu tego roku robię kurs instruktorów taekwondo. Natomiast w grudniu zdaję na czarny pas, na pierwszy dan. W tym samym roku również pojawiły się dwie ważne osoby w historii naszego klubu.
Adam Długoszewski, który był świetnym zawodnikiem, inicjatorem wielu wydarzeń w naszym klubie, oraz Marta Sidorowicz, aktualnie gołębiewska. Marta była moim takim pierwszym sukcesem trenerskim, ponieważ pojawiła się u nas jako pasjonatka różnych orientalnych kultur. To ją przyciągnęło do taekwondo, natomiast ze sportem nie miała zupełnie nic wspólnego. I po latach wielu treningów udało się jej osiągnąć stopień pierwszego dan, czarny pas, i miała również medale z Mistrzostw Polski. Marta Sidorowicz zapisała się w historii naszego klubu jako pierwszy czarny pas, a dokonała tego w 2011 roku. Mniej więcej na przełomie 2003 i 2004 roku na treningi przychodzi młody człowiek z żelem na włosach, bardzo charakterny, który się lubi bić, a przy tym jest bardzo zabawny. I to był wasz trener crossfitu, Marcin Mikołajczyk. Niewiele później, na początku 2004 roku, na treningi przychodzi dwóch młodych braci. Jednym z nich jest Konrad Jakubowski, który w 2014 jako trzecia osoba w naszym klubie zdobywa czarny pas. Również może się pochwalić tytułem mistrza Polski juniorów młodszych w taekwondo. Więc chłopaki już 20 lat współtworzą ze mną ten klub, za co wam bardzo serdecznie, z całego serca ogromnie dziękuję. W 2004 roku ja i Adam Długoszewski jedziemy do Londynu walczyć na turnieju Impact. Ja wygrywam ten turniej, co też przysparza popularności naszej sekcji. Przychodzą nowe osoby, sekcja się rozwija i w 2005 roku jesteśmy gotowi, aby wystawić zawodników w pierwszych poważniejszych zawodach, w mistrzostwach Warszawy i mistrzostwach Mazowsza. No to chyba lepsze, nie? To Mińska Mazowiecka. Rok 2005. Zawodach doszło do bardzo ciekawej walki między Adamem Długoszewskim i Robertem Wasiakiem, który później po 10 latach był czołowym naszym zawodnikiem. Jednym z najstarszych dokumentów, jaki posiadam z tamtego okresu, to jest lista składek 2004-2005. Mogę na podstawie jej powiedzieć wam, że na przykład w styczniu 2005 roku nasz klub zrzeszał 15 osób. W tym samym roku, w 2005, zdaję egzamin na drugi dan. 2006 rok to jest dalszy rozwój naszej sekcji zawodników. Dodajemy sekcję zaawansowaną, tworzymy sekcję początkującą i w 2006 roku trafia do nas na treningi Darek Huda, który przeprowadza się w okolicy z Nowego Dworu, przychodzi do nas ze stopniem zielony pas. Darek od 2006 roku po dzień dzisiejszy trenuje w naszym klubie. W tym czasie zdobył wiele medali na zawodach międzynarodowych, na Pucharach Świata, na Pucharach Europy. Jest ciągle czynnym zawodnikiem. W tym czasie zaraził również pasją do sportu dwóch swoich synów, Marcina i Mikołaja, którzy również zdobyli dla nas wiele cennych medali. W 2018 roku Darek zdobywa czarny pas.
ślady Darka idzie jego syn Marcin, który rozpoczyna karierę sportową, a następnie treningi rozpoczyna jego młodszy syn Mikołaj, który jeszcze przebija osiągnięcia sportowe brata w barwach Bastionu, zdobywa worek medali na imprezach ogólnopolskich, międzynarodowych i mocno zaznacza się w historii naszego klubu. W 2008 roku otwieram sekcję w Warszawie na Białołęce. Pomimo bardzo dobrego początku i popularności tej sekcji, niestety nie utrzymała się ona zbyt długo. Natomiast ważne jest to, że w tym czasie spotykam mojego dawnego kolegę Waldka Świeczkę, który trenuje od 1997 roku i w tym czasie szukał miejsca, gdzie mógłby kontynuować treningi taekwondo. Tak przypadkowo spotykamy się na tych zajęciach. Po zakończeniu działalności tej sekcji Waldek przenosi się do Nowego Dworu Mazowieckiego. Tam kontynuuje treningi, rozwija się jako zawodnik, jest bardzo dobrym zawodnikiem. Oprócz tego jest świetnym działaczem, bardzo mocno angażuje się w sprawy naszego klubu. Ma ogromny wpływ na dalsze kształtowanie się naszego klubu. W 2011 osiąga stopień pierwszy dan czarny pas. Mniej więcej w tym czasie do naszego klubu dołączają kolejne osoby, które mają ogromny wpływ na działalność i rozwój Bastionu. Do grona takich osób niewątpliwie należy zaliczyć Damiana Lewandowskiego, który jest naszym specjalistą od zadań specjalnych, bo dzięki wybitnym umiejętnościom organizacyjnym Damian zawsze jest mocnym wsparciem podczas organizowania przeróżnych wydarzeń klubowych. Podobnie Dawid Bomba, który przygodę z klubem rozpoczyna w bardzo młodym wieku i przez lata walczy w barwach Bastionu. Pomimo upływu czasu ciągle pozostaje blisko klubu i zawsze jest gotowy do udziału w klubowych wydarzeniach i wyjazdach. Oraz Nikola Drzyzga, dla której Bastion jest drugim domem. Nikola również miała bardzo ciekawą karierę sportową. Zdobywała medale w dyscyplinie taekwondo i kickboxingu. A bez Nikoli nie mógł się odbyć żaden wyjazd na zawody czy obóz klubowy. W 2009 roku podejmuje się utworzyć sekcję dziecięcą w Nowym Dworze Mazowieckim. Okazuje się to bardzo dobrym pomysłem, ponieważ trafia do nas wiele dzieciaków, sekcja cieszy się sporą popularnością. Jedną z tych osób jest Aleksander Szlęk, który dzisiaj prowadzi w naszym klubie zajęcia kickboxingu oraz taekwondo. Olek na początku był dzieckiem, które nie miało zbyt dobrych warunków fizycznych. Przez lata treningu zrobił ogromny postęp. Dzisiaj jest naprawdę bardzo dobrym zawodnikiem ze świetnymi warunkami fizycznymi i z powodzeniem reprezentuje nasz klub na różnych turniejach. Więc taka była historia trenera Olka. Kolejne ważne wydarzenia w historii naszego klubu to są pierwsze starty w kickboxingu w 2011 roku oraz utworzenie sekcji kickboxingu w 2012 roku w Modlinie Twierdzy. Popularność tej grupy była dla mnie sporym zaskoczeniem. Nie oczekiwałem, że tak dużo osób będzie zainteresowanych trenowaniem. Ta grupa naprawdę świetnie się rozwijała, przyszło wielu fajnych zawodników, wiele interesujących osób, które są z nami po dzień dzisiejszy. W tym czasie mieliśmy już kilka sekcji, wielu fajnych zawodników, którzy z powodzeniem startowali na zawodach. Natomiast wszystkie osiągnięcia sportowe robiliśmy pod szyldem klubu Lotos. Pojawiło się wśród ludzi takie pragnienie, żeby wyodrębnić naszą grupę i pracować na własny rachunek. Ja oczywiście podzielałem również to zdanie, dlatego wyszedłem z inicjatywą utworzenia odrębnego klubu, co spotkało się z zadowoleniem wszystkich zawodników, którzy poparli chęć takiego działania i w 2012 roku w grudniu zorganizowaliśmy zebranie założycielskie klubu Bastion. Zabawną anegdotą jest to, że w
kwestia nazwy pozostawała otwarta i wcale nie upierałem się na własne pomysły. Dałem członkom klubu, zawodnikom swobodę wyrażenia własnej opinii, zaproponowania czegoś. Na tym tle wybuchły takie sprzeczki. Jedni chcieli Legion, inni chcieli Sparta. Było wiele propozycji mniej trafnych, bardziej trafnych. Każdy próbował przepchnąć swój pomysł albo znaleźć popleczników, którzy poprą jego pomysł. Potrzeba było dwóch zebrań, żeby ustalić, że klub będzie się nazywał Bastion. W 2013 roku na swój pierwszy trening kickboxingu do naszego klubu przychodzi późniejsza multimedalistka Katarzyna Kwiecień, aktualnie Misiak. Ciekawą i pouczającą historią z tamtego okresu jest to, że Kasia miała naprawdę spore umiejętności fizyczne, radziła sobie technicznie, radziła sobie taktycznie, ale miała ogromny opór psychiczny, jeżeli chodziło o walkę. Pamiętam taką rozmowę, gdzie ustaliliśmy, że dajemy sobie kilka miesięcy na to, żeby przełamać ten opór Kasi, a jeżeli się nie uda, no to będzie wiadomo, że to po prostu nie jest sport dla niej. Udało się to przełamać i potem otworzył się worek z medalami, sukcesami, mega osiągnięciami. 5 razy Mistrzostwo Polski, chyba może nawet już więcej. Wieloletni członek kadry narodowej w kickboxingu, wiele medali w taekwondo. Myślę, że jest to bardzo pouczająca historia, dlatego że przykład Kasi pokazuje, iż nigdy nie wiadomo, czy ta ogromna przeszkoda to nie jest właśnie ta ostatnia góra, na którą musicie wejść, a potem za nią już jest pasmo sukcesów. W przypadku Kasi ważyły się w ogóle losy, czy ona dalej będzie trenowała, czy nie, a tak naprawdę skończyło się tym, że została multimedalistką. Okazało się, że jest stworzona do rywalizacji w kickboxingu. Na początku lat 2000 z Robertem Wasiakiem trenowaliśmy razem w Lotosie Jabłonna. Robert przerwał swoją karierę sportową, zmienił miejsce zamieszkania i szukał nowego miejsca, w którym mógłby znów wrócić do uprawiania sportu walki. W 2014 trafił do nas na salę treningową. Ta pasja do trenowania, do startowania w zawodach odżyła w nim na nowo i Robert stał się czołowym naszym zawodnikiem. Zdobył tytuł mistrza Polski, zdobywał medale na wielu turniejach w kickboxingu i taekwondo. W 2018 roku zdobył czarny pas w taekwondo. Pasja i zaangażowanie Roberta było przykładem dla wielu naszych zawodników. Wiemy o tym, że jego postawa motywowała wiele osób do tego, żeby trenować i startować w zawodach. Okej, mieliśmy już swój klub, mieliśmy swoich zawodników, ale ja chciałem czegoś więcej. Czegoś więcej dla moich zawodników, ponieważ wiedziałem, że trenując na salach gimnastycznych w pewnym momencie osiągniemy sufit, którego nie będziemy w stanie przebić. Zawodnicy muszą mieć możliwość do tego, żeby trenować w lepszych warunkach, żeby osiągnąć lepsze sukcesy. Ja wtedy już od wielu, wielu lat szukałem jakiegoś takiego miejsca, w którym moglibyśmy wynająć sobie jakieś pomieszczenie, miejsce, gdzie rozłożymy maty, będziemy mogli częściej trenować, będziemy mogli trenować indywidualnie, gdzie zawodnicy będą mogli spędzać więcej czasu, lepiej się przygotowywać. Udało mi się znaleźć takie miejsce właśnie tutaj, gdzie teraz zlokalizowany jest nasz klub. Natomiast początkowo wynajmowaliśmy dużo mniejszą powierzchnię, około 1/3 tego, czym dysponujemy teraz. Wynajmowane pomieszczenia trzeba było dostosować pod nasze potrzeby. To wymagało generalnego remontu, na który nie było mnie stać. Wiedziałem, że większość rzeczy będę musiał wykonać sam we własnym zakresie. Natomiast informacja o tym, że chcę stworzyć takie miejsce dla naszych klubowiczów, bardzo szybko rozeszła się po wszystkich członkach klubu, którzy udzielili mi wtedy ogromnego wsparcia w tym przedsięwzięciu. Wspominam o tym dlatego, że to bezinteresowne wsparcie, ogromne bezinteresowne wsparcie, jakie dostałem od zawodników naszego klubu, uważam za mój osobisty sukces.
nie tylko jako trenera, ale również jako człowieka. Ci ludzie naprawdę poświęcali godziny swojego czasu na to, żeby pomóc mi w realizacji tego projektu. Podzielali moją pasję i chęć utworzenia miejsca, które będzie dla nich, które będzie czymś wyjątkowym. Naprawdę wsparcie, jakie wtedy dostałem, przyczyniło się do w ogóle takiej szansy realizacji tego pomysłu. Pracowaliśmy tam od maja do września. We wrześniu udało się wszystko zakończyć. Nie otrzymaliśmy wsparcia żadnej profesjonalnej firmy. Wszystko zrobiliśmy we własnym zakresie, według umiejętności, jakie wtedy mieliśmy albo jakie wtedy zdobyliśmy, ponieważ nikt, praktycznie nikt z nas nie miał żadnego doświadczenia budowlanego. W nowych pomieszczeniach mieliśmy salę do sportu walki, ale również oddzielne pomieszczenie, gdzie planowałem zrobić salę do treningu siłowego. Wpadłem na pomysł, żeby zorganizować tam zajęcia grupowe CrossFit i chciałem, żeby Marcin Mikołajczyk zajął się prowadzeniem tej grupy. Marcin miał pasję do treningu siłowego, sam miał świetne rezultaty na tym polu, więc kiedy przedstawiłem mu ten pomysł, on z chęcią się na to zgodził i tak powstała sekcja CrossFitów na Dworze Mazowieckim. Klub cieszył się wtedy bardzo dużym powodzeniem, jak na możliwości, jakie mieliśmy. Mieliśmy kilka sekcji sportów walki, sekcje CrossFit, a nasze zaplecze socjalne to była mini szatnia damska, mini szatnia męska, jeden prysznic, dwie umywalki i jedna ubikacja. Sala do CrossFitu nie miała żadnych okien ani wentylacji. Zresztą podobnie jak sala do sportów walki. Pomimo takich warunków klub ściągał naprawdę spore ilości ludzi. Fajnie się wtedy rozwijaliśmy. Faktycznie nasi zawodnicy osiągali coraz lepsze rezultaty, zwiększyła się liczba sekcji. Sekcja CrossFit cieszyła się bardzo dużym powodzeniem. W pewnym momencie naszej działalności spotkałem się z Agnieszką Łącką, która miała swoje grupy fitnessu i szukała miejsca na to, aby móc prowadzić zajęcia. Udało nam się porozumieć i Agnieszka ze swoimi grupami przyszła do Bastionu na ulicę Leśną i tam prowadziła zajęcia fitness. Moim celem i marzeniem było stworzenie miejsca, które daje duże możliwości i alternatywy ludziom, którzy przychodzą do naszego klubu. Ponieważ z perspektywy zawodnika i trenera sportu walki wiem, że uprawianie tego sportu wymaga ogromnej odporności psychicznej, poświęcenia, wytrwałości i rozumiałem, że nie jest to droga dla każdego, ale zawsze z żalem rozstawałem się z ludźmi, którzy po wielu miesiącach lub latach treningów nagle kończyli swoją karierę i opuszczali klub. Wiedziałem, miałem taką świadomość, że jeżeli ja stworzę dla nich jakąś taką alternatywę, to oni chętnie pozostaną w tym klubie. Już nie jako zawodnicy sportów walki, ale jako ludzie, którzy po prostu lubią ruch, lubią sport, lubią wysiłek fizyczny. A żeby zrealizować taki projekt, taki plan, potrzebowałem większej powierzchni. Nawet znalazłem taką powierzchnię w Nowym Dworze Mazowieckim. Ale kiedy spotkałem się z właścicielem wynajmowanego obiektu i przedstawiłem mu swoje plany, to on powiedział: panie Bartku, mam dla pana świetną wiadomość. Pana sąsiad, który wynajmował 500 metrów, właśnie zrezygnował z naszego najmu, więc może pan spokojnie wynająć tą powierzchnię. To nie mogło być przypadkowe zdarzenie, to musiało być zrządzenie losu. Z perspektywy czasu po latach muszę wam powiedzieć, że wydaje mi się, że udało mi się zrealizować ten cel, ponieważ te osoby, które na przykład 15 lat temu spotykałem na sali treningowej, na swoich treningach,
To ja jej dzisiaj spotykam u nas w klubie. W 2020 roku rozpoczęliśmy remont i adaptację wszystkich wynajmowanych powierzchni po to, żeby stworzyć klub właśnie w takim kształcie, jak dzisiaj możecie go oglądać. Ale to już jest historia ostatnich 2-3 lat, więc na tym zakończę historię naszego klubu. Historia naszego klubu, którą właśnie słyszeliście, jest dla mnie bardzo osobista, dlatego że to są cele i marzenia mojego życia. Dlatego nawet jeśli tylko przez kilka miesięcy byliście członkami tego klubu, to i tak byliście bardzo ważnym elementem, który pomógł mi zrealizować te cele i marzenia. Dlatego bardzo, bardzo serdecznie wszystkim dziękuję, którzy towarzyszyli mi w tej drodze. W głowie, w pamięci mam jeszcze wiele wspaniałych i ważnych osób, o których chciałbym opowiedzieć, ale niestety ta historia byłaby zbyt długa, dlatego na tym ją zakończę. Pozdrawiam Was serdecznie.